Dzisiaj moim gościem jest Mikesz, czyli Łukasz Mika. Dzień dobry, psycholog sportowy, trener psychonometryczny. Psychomotoryczny, psychomotoryczny, czyli w sumie szybkość reakcji. Też, takiego. Też, też dokładnie. I mnie od wielu lat, właściwie im jestem starszy, tym coraz bardziej nad tym się zastanawiam, że coraz więcej zastanawiam się nad psychologią w sporcie. No bo otaczałem całe życie się sportowcami i zastanawiałem się, dlaczego niektórzy są lepsi, dlaczego ja, co mi przeszkadzało w jeździe na rowerze albo wokoło. Mikał, mm, przebijał nam się w podcastach już, byłeś e, wspominany w podcaście od Dawida Goćka, byłeś wspominany od, e, w podcaście od Sławka Łukasika. Podobno. Podobno, no. Takie plotki. <laughs> I zastanawiam się, co ściąga tylu sportowców do ciebie. I to nie byle jakich sportowców, tylko tych najlepszych. W ogóle w tym odcinku jest do wygrania książka Mikesza Myśl pozytywnie, która pomoże na pewno wielu sportowcom. Wystarczy napisać jakiś fajny komentarz, i książka może być któregoś z Was. Nie trzeba ani subskrybować, nie trzeba ani lajkować. I tyle, lecimy z odcinkiem. Okej, okay, no to może od samego początku. Ja też psychologię sportu w sumie dopiero poznałem na studiach, można powiedzieć, gdzie wcześniej uprawiałem zawodowo bieganie, biegałem na dystansach średnich 800 i i potencjał był. Ale nie było kropki na 800 i. to chyba najgorszy dystans, jak się tak zastanawiam. No taki przedłużony sprint można no, powiedzieć. 400, no. 400 jest chyba najgorszym, 800 tak, jest jeszcze. Tak, no. tak. 400 już jest dramata, a 800 no, to jest takie przedłużone 400 i tam no, nie ma czasu nawet myśleć i, i jest troszeczkę wymagający dystans. Ale gdzieś tam te sanki ciągnąłem dość długo, bo nawet myślałem o starcie na Igrzyskach do 26, nawet 28 roku życia. No ale cały czas było tak, że jak były imprezy, Słabego formatu, no to byłem mistrzem świata i okolic, a jak były imprezy wysokiego formatu, to głowa siadała. I, i trener był fajny, ale fizyczny, ale nie był trenerem mentalnym. I, I gdzieś tam, właśnie pod koniec, już można powiedzieć, mojej kariery, mówię, dobra, to jeszcze chciałbym coś osiągnąć, ciekawego, i chciałem znaleźć osobę wcześniej przez ciebie wspomnianą, czyli właśnie jakiegoś psychologa, który, który by tam popracował nade mną mentalnie. No, ale nie było nikogo wtedy. Tam z tego, co kojarzę, to e, Jan Blecharz pracował z Małyszem, ale jak ja to zawsze się śmieję, e, nie było czasu na no, Jana Blecharza. I rodziców też nie, nie było stać, ale z pomocą akurat przyszła moja babcia, która wyłożyła pieniądze na studia. Ja byłem jak, jak wieczny student, zawsze na szkołę kamieniami rzucałem, ale potem im dalej w las, tym ta, ta nauka jakoś coraz to bardziej mi się podobała. Skończyłem właśnie studia AWF na, w Katowicach z tytułem magisterskim, no a potem studia z psychologii w sporcie już takie uzupełniające. Więc studia były w Sopocie. Bardzo piękne dwa lata jeżdżenia pociągiem, w którym czasami nie działo ogrzewanie i takie rzeczy, bo to, to było już ponad 12 lat temu, więc taki okres jeszcze, gdzie te pociągi nie były tak atrakcyjne jak teraz. Prawdziwy e, mental. Dokładnie tak. Tam to kształtowałem mental podczas każdej podróży, bo nigdy nie wiadomo było, czy dojedzie się na miejsce. Oczywiście. Bo to pociągi, jak ja ruszałem o godzinie 19 z Katowic, no to do Gdańska, tam do Sołtania, potem dojeżdżają na siódmą, ósmą rano, także, także było wymagające, wymagające te podróże. No i tam naprawdę e, umysł, kucze dostał takiego kopniaka pozytywnego. Ja w wieku prawie tam przed trzydziestką byłem w stanie pobić wszystkie moje rekordy życiowe na tych dystansach, gdzie osiemset półtora jest raczej taką domeną, już teraz może nie, ale wcześniej domeną zawodników w wieku 24-26 lat. No teraz na szczęście gdzieś ta regeneracja jest na takim du turbo dużym poziomie, więc można te granice przesuwać w wieku i tam e, Lewandowski pokazał, że da się, ale nie od piłki nożnej, ale od biegania. I ile masz lat w ogóle teraz? Ja 41 teraz. Co? No. Ja bym ci. no odjąłbym ci 6 na pewno. <grym> o, to dzięki wielkie, podobno bieganie tak konserwuje dobrze. Nie wiem, nie znam się na tym. Nie? Biegam tam no, ponad 27 lat, ale no, więc, więc naprawdę to mi fajnie zryło beret tak bardzo pozytywnie. I. Kurczę, i potem chyba była najważniejsza decyzja w moim życiu, bo byłem przed 30 do Igrzysk było jakieś tam chyba kolejne dwa czy trzy lata to i Rio? E, czy e, Londyn? chyba Londyn. Chyba Londyn. I, i kurczę, jednak może nie, nie do końca zadziałałem wtedy odważnie, ale bardziej rozważnie. Czyli stwierdziłem, że ok, mogę sam spróbować jeszcze podjąć wyzwanie. Ale no nie, jest, nie daje to gwarancji. Ale jeżeli widziałem, że u mnie to bardzo dobrze funkcjonuje ten, te, ta, ta psychologia w sporcie, no to co, jak ja bym zaczął pomagać po prostu innym? Ponieważ lubię rozmawiać z ludźmi, to jest coś, co, co chyba kocham najbardziej słuchać i gdzieś tam coś, coś, czasami coś ciekawego, podpowiedzieć. No a jeszcze, jak uzbroiłem się w całą wiedzę z zakresu tej psychologii sportu, no to poszło to rewelacyjnie. Najpierw dzieciaki z, z mojej szkoły sportowej, gdzie pracowałem, jako, jako nauczyciel wychowania fizycznego, tam naprawdę no, wygrywaliśmy zawody biegowe ze szkołami Mistrzostwa Sportowego, gdzie ja dysponowałem jakimiś dwoma pływakami jednym piłkarzem, dwoma szermierzami i, i ostatnim zawodnikiem do niczego, nieprzydatnym, ale tak dobrze biegał i uwierzył w to, że jest dobry, bo, bo gdzieś tam jak Alpaczyno gadka motywacyjna była przed zawodami, więc dzieciaki się unosiły 2 cm nad ziemią i to, to były jedyne osiągnięcia mojej szkoły w momencie. Takie biegowe osiągnięcia, bo szkoła była o profilu siatkarsko-szermierczo-pływackim, a, a my wygrywaliśmy zawody ze szkołami sportowymi, które uprawiały leką atletykę. więc bardzo fajnie to się spisało w szkole, no i później już zaczęła się zabawa, gdzieś taki poważny sport, najpierw taki pływak Maciej Chreniak razem z Markiem Oszewskim, trenerem przygotowania motorycznego, podjęliśmy działania z Maćkiem, on był olimpijczykiem, później Marek poszedł w sporty motorowe, zaraził mnie też sportami motorowymi, wkręcił mnie w to towarzystwo i... To był mój największy taki już sukces, można powiedzieć, bo po dwóch latach pracy w zakresie tej psychologii trafiłem do ekipy Lotto z rejlitym Kajetana Kajetanowicza i tam spędziłem najcudowniejsze 3,5 roku, ponieważ od razu z kogoś, kto był w Czarnym Lesie, jeżeli chodzi o, o, takie, o świat tej psychologii sportu i, i osoby zajmującej się właśnie takimi klimatami. Trafiłem do top kierowcy, który w sumie chyba przyniósł mi najwięcej dobrego, jeżeli chodzi o mój PR. No później już Maciej Kot, który też kochał rajdy samochodowe, podjął ze mną współpracę. Jak Maciej Kot też w, był jednym z tych zawodników, który zdobył medali z Olimpijskich, no to już poleciało troszeczkę grubiej. Nie? Czyli zauważyli zawodnicy, że chyba warto czasami coś ze mną porozmawiać, a no, wcześniej wspomniany Dawid trafił do mnie, można powiedzieć przez przypadek, chociaż ja nie wierzę w przypadki, bo z Dawidem akurat podjąłem współpracę, ale z całkiem innej strony, bo on dostał te takie zlecenie, żeby ze mną zacząć współpracować od doktora Mikruta z AWF u Katowice, bo mhm. wtedy był okres, gdzie Dawid miał wystartować na igrzyskach na BMX. -ie. No, było coś takiego. Był, taki, był taki motyw i zrobili, stworzyli kadrę polskich BMI którzy mieli wystartować na Igrzyskach. A że, kurczę, no Dawid, wiadomo, z tym, z tym parkurem trochę na bakier, bo nie miał gdzie trenować i, no, i nie też ma. Do też dzisiaj Nie mają gdzie trenować. Dokładnie, w Polsce nie ma. Tak jest, i, i też to wspominał u ciebie w podcaście. No to jakoś tak zeszło, że okej, okay, dobra, Igrzyska Igrzyskami, ale może popracujemy nad krangworksem i nad X Games. No i pierwsze X Games, które, na które. Dawid pojechał, no nie, nie poszły zgodnie z planem, bo to było w USA chyba, i tam, tam skończył na szóstej albo na ósmej pozycji. I ale to mieliśmy tylko trzy tygodnie czasu, żeby się do tego przygotować. A potem już pojechał na Australię. Do Sydney. Tak. Albo Melbourne. I, dokładnie. I tam, I tam pyknął, a później jeszcze pojechał na Works i też przyjechał z medalem. Także tak. to były takie taki naprawdę, nie wiem na ile, na ile byłem mu w stanie w tym pomóc, ale wiem na pewno, że niektóre te elementy, które. Dużo, dużo. Które trenujemy, to bardzo szybko właśnie pozwalają adoptować się do nowych warunków. I ja, to... ja też, wybaczcie Ci przerwę, ja też dużo wtedy z Dawidem podróżowałem i widziałem, jak ta zmiana wpłynęła na niego. Jakie okay. rzeczy zaczął robić przed startami, i, i widziałem potem efekty tego. I widziałem tą taką zmianę, właśnie Dawida ze sportowca na takiego prosportowca. I to było takie. W porównaniu do wszystkich innych zawodników wtedy tak odstawało, właśnie fajnie. No ja właśnie to zauważyłem, jak, jak zacząłem śledzić trochę te sporty ekstremalne, bo poznając Dawida, no to siłą rzeczy chciałem jak najbardziej wejść w te towarzystwo i w te klimaty. To zobaczyłem tylko jeden, jakiś taki film, ale on pokazywał taką zawodniczkę, która chyba jeździła na, na deskorolce azjatka, znaczy az, azjatycka uroda, ale nie wiem czy z Easy Azji. Czy... Chyba. Dokładnie tak. I oni no, był taki jakiś manta, film. Dziewczyna. Dokładnie, taka kobitka, taka, taka i ona właśnie tam bardzo dobrze pokazała, że okej, okay, to jest sport ekstremalny, gdzie jest freestyle, gdzie są luźne ciuchy i, i gdzieś tam można do tego podejść zbyt luźno, ale nie da się już w obecnym świecie podchodzić do freestylu jako do, do dyscypliny, która jest luźna i bez jakiegoś takiego zaplecza ze strony tej, tej takiej psychologii, tych rytuałów, takich jakichś rzeczy, które naprawdę wzmacniają mental i pozwalają o ten 1-2% być lepszym od swojego przeciwnika, bo to jest właśnie potem ta różnica. Dla mnie, dla mnie było to niesamowite to, że jakby w skakaniu na rowerach zawsze było tak, że inni zawodnicy oglądają zawody i kibicują tym, którzy startują. To rzadko się zdarza właściwie w takich normalnych sportach, można powiedzieć. Dokładnie. I, i zwróciło u mnie uwagę to, jak Dawid zaczął z tobą współpracować, że on przestał oglądać przejazdy innych zawodników. Mhm. I w sumie nagle ma to sens, bo nie, nie, jako, jeśli chcesz wygrać, to nie powinno cię interesować, co zrobią inni, bo ty nie masz na to żadnego wpływu. A kiedyś było tak, o kurde, on to zrobił, nie, no to ja muszę to pobić, i nagle się wchodziło na głowę i zaczynałeś próbować rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś. Tak. A Tori teraz jak idziesz na zawody, to w sumie wiesz, jaki jest tor, wiesz, jakie triki powinieneś zrobić, jakie triki dadzą ci punkty, możesz je przećwiczyć wcześniej. Pierwszy dzień możesz się rozjeździć z przeszkodą, po potem sobie odblokowywać te triki na przeszkodach i w ogóle nie patrzeć na innych zawodników, bo. To, jak Ty się przygotujesz do tych zawodów, nie ma żadnego wpływu na to, jak ktoś inny mógł się przygotować i nie masz też wpływu na sędziów i tak dalej. To było to dla mnie ta, ta zmiana i to podejście Dawida do tych startu do zawodów mi też jakby głowę otworzyła nagle. Na to, w jaki sposób nagrywać i patrzeć na sportowców. No zgadza się, no są rzeczy, na które nie mamy wpływu, więc po co sobie nimi głowę zaprzątać, a dodatkowo, po co narzucać na siebie presję, że ktoś coś zrobił lepiej. Nie? No Wiadomo, hmm. że, że każdy ma możliwość wykonania takiego triku, jaki, jaki tam gdzieś potrafi zrobić. Także, także tu jest taka zasada, ale najważniejsze jest, żeby po prostu wyrzucać to z głowy, bo ty masz swój przejazd, coś, co trenujesz, i najgorsze jest wrzucić coś nagle albo chcieć coś nagle zrobić troszeczkę lepiej, niż to potrafisz. I to robi największe zamieszanie, ponieważ okej, okay, może raz na ruski rok wyjdzie, ale jeżeli chcesz być powtarzalny w tych swoich działaniach i chcesz odnosić sukcesy w miarę takie systematyczne, no to nie może być przypadku. Przypadkowość to jest coś, co, co niszczy niestety kariery wielu zawodników, ponieważ osiągnęli coś, ale nie wiedzą dlaczego. I potem odtworzyć to za każdym następnym razem jest bardzo ciężko. No, to niesamowite to jest. Powiedz mi, dla kogo jest właśnie psycholog sportowy? Czy to jest dla kogoś to, nie wiem, myśl, Myśli, że chce coś osiągnąć w sporcie, Czy to jest dla większości sportowców, żeby im pomóc jakoś ułożyć siebie w treningach, może w tym co robią, żeby jakieś takie struktury im nałożyć, Czy to już? Jest psycholog dla sportowca jest tylko, jeśli już chce coś wygrywać i jest na jakimś wyższym etapie. Myślę, to no tak, ja teraz już takiego dwunastoletniego doświadczenia, które, które nabyłem, mogę powiedzieć, że to naprawdę nie ma większego znaczenia, kto co chce w życiu osiągnąć i kto kim jest. Ponieważ tutaj aspekty, które, które psychologia porusza, to jest, w moim akurat przypadku, to nie jest zapobieganie tego, co już się stało. Czyli jak coś się stało, to już jest mleko rozlane i i trzeba dwa razy więcej czasu poświęcić, żeby to, te wszystkie procesy odwrócić. Więc dla mnie, nawet zawodnicy, którzy są na topie, i po prostu nic złego im się jeszcze nie stało, to już powinni też nawet skorzystać z takiej gdzieś tam porady, ponieważ później czasami te, te takie przykre sytuacje życiowe powodują, że cofamy się dwa, trzy kroki wstecz i ciężko nam bardzo się z tego podnieść, a tu bardziej ja bazuję na potencjale, który zawodnik ma i to niezależnie od tego, czy już wygrywa, czy jest, czy jest na topie, czy po prostu gdzieś zmierza w tą stronę. Każdy ma swój potencjał, który jeszcze da się gdzieś podciągnąć, który, który da się jeszcze lepiej wykorzystać I i da się zwrócić na takie rzeczy uwagę, które po prostu nam umykają, bądź o nich na, na zwyczajnie w świecie zapominamy. Więc, więc, niezależnie, czy jesteś prosem, czy amatorem, który po prostu jeździ e, dla fanu, no można to robić i bezpiecznie, i jeszcze więcej przyjemności z tego czerpać. Czy, czy, czy jesteś osobą związaną z biznesem, nawet gdzie, gdzie biznes też jest sferą, w którą teraz troszeczkę też gdzieś tam zaczynam e, się wtapiać, to też wielu, wiele osób związanych z biznesem też korzysta z usług psychologów sportowych. Czy też, czy zwykłych psychologów, bo tak jak ja to zawsze tłumaczę, że jeżeli, jeżeli jesteś prosem, to masz wokół siebie praktycznie wiele osób, które cię wspierają. Masz fizjoterapeutów, dietetyków, jeżeli jesteś świadomym zawodnikiem, to masz te, 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 te osoby wokół siebie. A jeżeli jesteś biznesmenem, który prowadzi firmę i ma wiele rzeczy na głowie, to dość często zapominamy o tym, żeby otaczać się takimi ludźmi. A osoba, właśnie, która popatrzy na ciebie z boku, może ci podpowiedzieć, a może spróbuj troszeczkę regeneracji, bo, bo ona jest też elementem, który cię gdzieś tam blokuje. I u sportowców wysokiego formatu to też jest bardzo, bardzo często. Z wieloma akurat zawodnikami omawiam coś takiego, etap zimowy, gdzie w Polsce akurat tak choćby i Dawid nie ma za często możliwości uprawiania swojej dyscypliny, no bo pogoda jest jaka jest, trzeba no gdzieś tak. wyjechać do cieplejszych krajów. I tacy zawodnicy często mają niestety Instagramy. Na Instagramach mają często swoich zawodników ulubionych, nieulubionych przyjaciół, których skrolują i co chwilę widzą, że oni cały czas trenują. I mamy tak czasami zrytą banie, że oni trenują, a ja nie, że potem od tego myślenia mamy naprawdę duży, duży mętyk w głowie. Jesteśmy w stanie się tak sabotować i, i sprowadzić do, na, do poziomu kamienia polnego, że jak my możemy w przyszłości z nimi rywalizować, jeżeli oni mają fajną pogodę w Kalifornii, jeżdżą sobie 12 miesięcy, a ja tu przez 3 miesiące siedzę i praktycznie nic za bardzo nie mogę zrobić. Nie? Ja, to, ja to mam samo, to samo z filmami, ja oglądam filmy ze świata, gdzie są w najpiękniejszych miejscach, gdzie mają trasy rowerowe wykopane. And, uh specjalnie pod projekt, z innymi budżetami w ogóle m, działają i, i potem patrzysz wychodzisz patrzysz za okno, widzisz tą <noise> tak. piękną Polskę. I... Dokładnie. Nie? A ja myślę, że nawet w takiej pięknej Polsce też da się coś fajnego zrobić tak. i pokazać ją na swój sposób. Tylko jeżeli ty właśnie budzisz się rano i już widzisz, że jest że jest brzydka pogoda, no to ciężko, żebyś wpadł na taki pomysł, który ci pomoże zrobić coś ciekawego. A jakbyś miał troszeczkę inne podejście o tym, pamiętał, że no na pogodę nie masz wpływu, ale możesz mieć wpływ na to, jak jak, jak podejdziesz do tej pogody, no to też to bardzo fajnie właśnie otwiera troszeczkę klapki w głowie i nagle wymyślisz coś, czego goście w Kalifornii są w stanie zrobić, no bo nie mają tak. śniegu, nie mają chlapy, nie mają takich brzydkich warunków. Ja, się, tu... śmiałem, ja się śmiałem zawsze, bo jest filmowiec z Kanady, Rupert i on zawsze robił bardzo fajne filmy i nagle ściągnęli go do Europy i nagle okazało się, że to co on robi w Europie, to jest bardzo, bardzo ponad poziomem, że nagle zderzył się z europejską rzeczywistością, z europejskimi trasami, z europejską pogodą. Ja na przykład doszedłem do wniosku, że Kanada jest tak wysoko na mapie geograficznej, że tam inaczej po prostu światło pada. Tak. Że u nas nie ma takich zachodów jak tam. U nas zachód to jest pół godziny, 40 minut, top, a tam ten zachód trwa i z dwie godziny. No i całkiem I, inna bajka. Nie? No i można, można całkiem inne rzeczy robić. Dokładnie, no i więc, więc tu są takie rzeczy, nad którymi można pracować niezależnie od właśnie dyscypliny, jaką uprawiasz, czy dziedziny życia, jaką się zajmujesz, bo tak jak mówię, no samemu gdzieś albo mamy jakieś ograniczenia, albo, albo nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć, a tutaj taka praca z kimś z zewnątrz, która jeszcze jest poparta i wynikami innych zawodników i ćwiczeniami, które moi wszyscy zawodnicy wykonują, jest troszeczkę taka, no bardzo mocno kreatywna też dla nich samych i otwierająca ciekawe, ciekawe gdzieś tam ścieżki w głowie, pozwalające osiągać coraz to więcej. Powiedz mi, jest jedna metoda dla wszystkich sportowców, czy to jest jednak dla każdego jest indywidualne jakieś podejście? Znaczy tak, jeżeli chodzi... W start zawodach jest, powiedzmy, podobny z mm -hmm. punktu takiego stresu i przygotowania się do niego głowy, ale czy to jest tak właśnie, że każdy dostaje ten sam materiał do przerobienia, czy to jest indywidualne? Znaczy tak, jeżeli chodzi o, o elementy psychologii stricte takiej teoretycznej, to jest praktycznie jeden schemat działania. Wizualizacje, budowanie pewności siebie, radzenie sobie ze stresem, te wszystkie metody gdzieś tam są już opisane, wiele osób z tego korzysta, są udowodnione naukowo, jak, jak na przykład medytacja i te wszystkie takie Rzeczy, które bardzo pozytywnie wpływają na umysł, ale później, na przykład, z mojej perspektywy, niestety troszeczkę ta ścieżka się różni pod kątem tego treningu psychomotorycznego, ponieważ każda dyscyplina cechuje się swoimi jakimiś tam smaczkami, tak. Sporty ekstremalne, wiadomo, że, że tu jest turbo, duże ciśnienie. Jeżeli jeszcze ktoś ma bycz, byczki na, na, na głowie za każdym razem, no to wie, że nie może być przeciętny. Tam z byczkiem na głowie startuje. Tylko zawodnicy top i to nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli nie jesteś top, to spadasz troszeczkę niżej, a to już cię dyskwalifikuje z, praktycznie z udziału w takich imprezach wysokiego formatu, no chyba że zamieniasz na inne jakieś firmy, które, które tak. też sponsorują takie, takie, takie dziedziny. Więc, więc tutaj, na przykład, wszystko też bardzo mocno zależy od tego, jak ty się musisz koncentrować, na ile ta koncentracja musi ci wystarczyć, czy tobie jest potrzebny czas reakcji, czy tego czasu reakcji nie potrzebujesz, ponieważ na przykład no, ciężko byłoby dać ten sam program treningu jako osobie, która trenuje szachy, akurat, bo szachistów też przerabiałem i, i nawet prowadzę teraz wicemistrza świata do lat 14 i mistrzynię świata do lat 14, więc, więc na pewno nie mają takich ćwiczeń jak Dawid, ale właśnie to jest potem ten element, że do pewnego momentu pracuję z zawodnikami na tych bardzo takich podstawowych, fundamentalnych kwestiach, a jak już dochodzimy do, do, do tych takich smaczków pod kątem danej dyscypliny, no to wprowadzam już bardziej takie rzeczy, gdzie sam próbuje jak najwięcej przetestować na sobie, wcielić się gdzieś tam w tą rolę osoby, która uprawia daną dyscyplinę, i, i zrobić taki plan treningowy, który jest już stricte bardzo mocno nakierowany na, na, tą, na tą dziedzinę, żeby jeszcze właśnie zyskać troszeczkę tam na plus. Dobra, psychonometryka. Psychomotoryka. Jezu, sorry, psychomotoryka. E, czym jest tak naprawdę? Ja to tak mówię najprościej, najprostsze stwierdzenie to jest trening mózgu, naszego umysłu, ponieważ mózg jest porównywalny do mięśni. Jeżeli chcemy mieć bicka dużego, idziemy na siłownię, ładujemy tam troszkę na sztangę i, i lecimy z tematem. A jeżeli chcemy być lepiej skoncentrowani, mieć lepszy czas reakcji, być wytrwalsi, spokojniejsi w tym, co robimy, no to trzeba ten umysł nadzwyczajnie w świecie trenować i nie ma innej drogi. Coś, co nie jest trenowalne regularnie po prostu jest zapominane i wypierane przez nas um, nasz umysł i nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Dlatego na przykład zawodnicy, którzy e, stratują zazwyczaj na pierwszych igrzyskach, zderzają się z całkiem innym podejściem, inną, inną sferą mentalną, niż na zawodach rangi mistrzostw świata, bo mistrzostwa świata są co dwa lata, są na tych mistrzostwach świata częściej, a igrzyska to są, to są igrzyska jeżeli zawodnik nie przerobi wcześniej choćby elementów wizualizacji, nie, po, nie, nie, nie wczuje się w tą imprezę tak konkretnie, no to jedzie na taką imprezę i zazwyczaj jest pierwsza do odszczału, ponieważ nie jest na nią gotowy i tak wielu zawodników miało. Czy Piotr Żyła, który chyba dwa razy na igrzyskach był zawsze gdzieś dostał rozwodnienia i nigdy nie łapał się do kadry. Dopiero teraz jak już jest zawodnikiem bardzo dojrzałym, to był w stanie gdzieś udźwignąć ten ciężar. Ale myślę, że, że są zawodnicy, którzy mogą pojechać pierwszy raz na igrzyska i zdobyć od razu medal. Nie jest to problem, tylko trzeba się odpowiednio do, do, do tego dopasować i właśnie. Ćwiczenia, czy to z zakresu psychologii, czy z zakresu psychomotoryki, są w stanie nas do tego przygotować, rewelacyjnie. Ja zacząłem się zastanawiać, bo jest bardzo dużo dobrych zawodników. W rowerówce przede wszystkim, ale są jednostki wybitne. Jest Dawid, jest Emil Johansson, jest Dawid Czekaj, Nikoli Rogatkin I to są osoby, które po prostu się swoimi umiejętnościami wybijają. I zauważyłem, że dzięki, tak mi się wydaje, ich szybkości reakcji. Orientacji ciała w przestrzeni, to wpływa na całość, i zawsze się mówiło, że ktoś ma talent. A potem zaczęłem się zastanawiać, czy to jest talent, czy po prostu ktoś ma tą strukturę w głowie trochę inaczej ustawioną, że jest lepiej, szybciej w stanie na coś zareagować, dlatego szybciej triki robi. I zastanawiam się, czy to można wyćwiczyć i każdy może dojść do takiego poziomu, czy to jest. Już coś tak głęboko zakodowane. Znaczy tak, ja to zawsze się z tego talentu się bardzo, znaczy tak, tak uśmiecham, jak ktoś mówi o, o talencie, ponieważ talent dla mnie jest czymś, co, czego nie da się zdefiniować. Bo to, to, to naj, najprościej powiedzieć, no to co, to jak jeden stał w kolejce za talentem, a drugi za wzrostem. No tak. to jak, jak? Dlaczego ja sobie nie stałem? Ja, ja byłem po prostu świadkiem tylu dziwnych trików, które się wydarzyły na rowerze, ktoś, a pojadę spróbuję. I zrobił to. I po nagle prostu pan. Niewiarygodne mi. Znaczy, no ja nie jestem żadnym tak itd., ale wiem, ile mi by musiało czasy, czasu zająć wytrenowanie tego wszystkiego, a i tak bym tego nie zrobił. Znaczy tak, no to jest właśnie z tym talentem, jest tak, że ja to mówię, że najlepiej talent mieć do pracy. Jeżeli masz talent do pracy, to jesteś w stanie osiągnąć naprawdę wiele, bardziej chodzi tu o predyspozycję. Są zawodnicy, których predyspozycje gdzieś tam e, ułatwiają im pójście w jedną w prawo lub w lewo. Wiadomo, no dwa metry siatkarz, koszykarz, jak, jak w mordkę szczelił. Nie? Jeżeli ktoś ma tam 1,50 w kapeluszu, no to bardziej sportywalki, jakieś zapasy ewentualnie w siatkówce na libero maksymalnie, chociaż w koszykówce może coś tam też osiągnie, bo są wyjątki od reguły. Zawodnicy tam po metr 60 m i też są bardzo wielkimi sportowcami, ale to też potem właśnie dużo zależy od tego, czy ktoś narzucił na nich ograniczenia typu jesteś mały, nie dasz sobie rady, czy po prostu jesteś mały i wykorzystaj to, co masz, na najlepszy możliwy sposób. I tu jest właśnie ta, ta bardzo wielka różnica, gdzie niektórzy zawodnicy robią coś, czego ty byś nie, nie potrafił zrobić, ale wydaje mi się, że to bardziej jest kwestia ograniczeń, które gdzieś tam ktoś w trakcie twojego życia na ciebie narzucił. I tobie się wydaje, że nie jesteś w stanie tego zrobić, ale jeżeli on to zrobił, no to jaki jest problem, żeby też to zrobić? Nie? To jest bardziej na tej zasadzie. W, w sportach ekstremalnych to jest dość często, że czegoś nie da się zrobić, aż przyjdzie ktoś. I po prostu to zrobi, bo on nie wie, że tego się nie da. Nikt mu tego nie powiedział, że tego się nie da, albo po prostu no, ma trochę gdzieś tam luźniejszą głowę i mówi: No, dobra, ja to zrobię, i po prostu to robi. Nie? A potem nagle widzisz, że jeden to zrobił, i na, w różnych zakątkach świata pojawiają się filmiki, gdzie ludzie to zrobili, bo nagle uwierzyli, że to da się zrobić, a nie jest to coś, co jest niemożliwego. I u Dawida ten trik, który on wykonuje już praktycznie z zamkniętymi oczami, to jest mistrzostwo świata, ale już też nie jest jedyne, nie? bo już też, też gdzieś tam ktoś to podłapuje. A przy jego gabarytach tak naprawdę jest coś takiego trudno zrobić, bo nie jest zawodnikiem, który ma 1,50 m. Gdzieby tak. się wydawało, że taka ewolucja, tym bardziej się na BMX, to powinna być domena zawodników 1,60 m, 1,70 m maksymalnie, gdzie ta budowa jest taka bardziej z predyspozycjami do, do szybkich ruchów dynamicznych. A tu wchodzi Dawid Kurcze, całe na biało i jest, nie? I jest trik, którego nie za bardzo jest ktoś w stanie odtworzyć, bo, bo po prostu on to robi perfekcyjnie. No i tak się, tak się po prostu dzieje. Dlatego Dlatego bardziej ja bym tu mówił, że, że trzeba uwierzyć i chcieć to zrobić i szukać różnych sposobów, czyli metod właśnie, czy treningu na czas reakcji, czy te wszystkie rzeczy, które poprawiają tak bardzo funkcjonowanie naszego ciała, plus oczywiście jeszcze dodatkowo ta psychologia, która pozwala ci to wykorzystać, bo co z tego, że ty to wytrenujesz na, na, na właśnie gdzieś tam w głowie i wszystko zrobisz i ciało będzie gotowe, jak twoja głowa cię przyblokuje w najważniejszym momencie i ci nie pozwoli tego zrobić, więc to gdzieś składowa jest wielu elementów, na które na szczęście mamy wpływ. Dobra, jak radzić sobie z treningami? Jak sobie właśnie, jak podejść z głową do treningu? No bo treningi to jest jedno jakby rozpisanie tych fizycznych aspektów treningu, ale psychologia w treningach też ma duże znaczenie. Że, no, są dni, kiedy się nie chce, kiedy pada, kiedy wieje, kiedy czujemy się gorzej. I jak z tym walczyć? Znaczy, tak, no tu bardzo fajnie jest taki jeden z, te, z tematów akceptacja porażki. To jest coś, co omawiamy w, w psychologii i tak samo akceptujemy to, co się z nami w danym momencie dzieje. I można bardzo wiele zamienników tego, że nie możemy czegoś zrobić na rowerze czy nie możemy jakiegoś treningu zrobić, możemy szukać zamienników, które spowodują, że nasz mental nie będzie szedł w złą stronę. Bo tu jest właśnie to, co wcześniej też wspomniałem. Obserwujemy zawodników z innych e, krajów, gdzie oni trenują cały czas, a my siedzimy na dupie, bo pada. Więc ja to właśnie też w tych właśnie sportach, gdzie nie możemy sobie pozwolić na trening 24 na dobę w ciągu całego roku, staram się wprowadzać wiele treningów, które z pozoru wydają się nijakie pod kątem danej dyscypliny, ale jednak w głowie robią bardzo fajną robotę, ponieważ omawiam to z zawodnikami, że OK, jak nie możesz robić tego, no to trzeba zadbać o elementy, na które nie możesz sobie pozwolić w sezonie, w którym startujesz. I na przykład choćby i w sportach estermalnych. Wieloma zawodnikami, no to wprowadzamy takie treningi typowe dla sportów wytrzymałościowych. Bieganie, jakiś basen, jakieś takie elementy, które zastępują trening typowy na rowerze, ale Trzeba też mieć bazę taką wydolnościową, która ci pozwoli startować z tygodnia na tydzień. Bo patrząc na, czasami na grafik Dawida, no to on ma czasami dwie imprezy w ciągu tygodnia, naprawdę takie, gdzie, gdzie te, ten wysiłek fizyczny jest bardzo wysoki. Jeżeli on się do tego nie przygotuje w trakcie sezonu zimowego, no to. Kontuzja by była rzeczą taką naturalną, że go prędzej czy później dopadnie, no bo jednak ten organizm nie będzie przygotowany do no, takich. Dokładnie, nadzwyczajnie siecie zmęczenia. A tu, jeżeli przepracujesz fajnie zimę pod kątem tej wytrzymałości, no to ja nie sądzę, żeby Dawid zapomniał, jak się wykonuje triki na rowerze, tylko po prostu może nie mieć siły ich wykonywać w sezonie, jak już jest bardzo natłok tych wszystkich startów, a zima jest po to, żeby właśnie taką, taki okres przepracować i mentalnie się wzmocnić, że mówisz sobie, ok, kurczę, może nie zacznę od pierwszych zawodów, ich nie wygram ale wiem, że będę miał równą formę na każdej następnej imprezie, ponieważ przypracowałem zimę w najlepszy możliwy sposób. W ogóle jeden trik, który ja podpatrzyłem u Dawida, pozwolił mi wygrać zawody. No o, bez żadnego przygotowania. Ja jestem osobą, którą wszystko rozprasza. Nie? W szkole nie, na to mówię ADHD, nadpobudliwość i tak dalej. Ja na przykład teraz nagrywamy ten podcast, a ja myślę o mailach, czy ta lampa dobrze świeci, czy tamta lampa dobrze świeci, dobrze. twój zegarek, który się. Wszystko mnie rozprasza. Nie? Ja widzę Dokładnie. po prostu wszystko. Telefon mi dzwonił, no jakiś czas. Jak nagrywam filmy, to to jest coś idealnego dla mnie. Bo jak ja nagrywam dokument gdzieś na zawodach, to ja widzę wszystko, co się dzieje. Wszystkie małe historie, ich rozwinięcia, i tak dalej. Ale jak ja wsiadam na rower, to nagle widzę i czuję cały rower, każdą śrubkę. Nierówność, wszystko mi przeszkadza. Wybicie, wiatr, lądowanie, do tego dochodzi strach, stres. Że nie jestem wystarczająco dobry, albo ta chopa jest za duża, bo wcześniej taki nie leciałem I to wszystko się po prostu kumuluje we mnie. I był na wiosnę jam, na który pojechałem sobie pojeździć, i nagle gdzieś tam był start dla amatorów. Ja sobie usiadłem, no bo nie chciałem startować, ale mój kumpel mnie zawał: choć kiedy idziemy startować, będzie śmiesznie. No to już łezka po prostu w oku pod, dobra, idę, no bo powiedział, że idę, no to idę. I za zacząłem sobie, przypomniałem sobie, dobra, co by, do co by zrobił Dawid? Dawid by nie oglądał innych przyjazdów i wybrałby sobie triki jakie robi. Dobra, to nie patrzę, głowa w dół, pod na kierownicę, stoję w kolejce na rolin. Wybrałem sobie triki jakie robię. Pierwszy zjazd, czuję jak rolin po prostu się cały trzęsie, czuję jak mi rower buksuje na najeździe, wybijam się. Y jeszcze wcześniej tych hop nie leciałem, bo to było na takich mniejszych hopkach, więc sobie skoczyłem pierwszy raz. Y hopkę pierwszą, drugi raz, hopkę drugą. Widziałem po prostu jak kolega gdzieś robi zdjęcia, ktoś tam macha, ktoś mnie tam woła, po prostu wszystko widziałem. Potem sobie spróbowałem te lipa na ostatniej chopie, zrobiłem, odjechałem i ja jeszcze mam tak, że się muszę zmuszać do, do trików, że przez to, że mnie tak dużo rzeczy rozprasza, jak jadę na rowerze, to ja się muszę po prostu do nich zmuszać, żeby to zrobić, a nie żeby mi to przychodzi tak robię, to się... bo robię. Mhm. Stanąłem w kolejce i przypomniałem się ten twój trik, że masz zamknięte ręce w pięść, masz kciuk do góry i otwierasz drugie ręce mały palec, a potem to zmieniasz. Tak i, i stałem i po prostu cały czas tak robiłem, nie? I jak doszedłem już do, do samego końca, jak rower, cały czas to robiłem, stanąłem na rolinie i mózg mi się po prostu wyłączył. Ja pamiętam z tego przejazdu tylko, że byłem w powietrzu, zrobiłem trik na pierwszej hopie, trik na drugiej hopie, trik na trzeciej hopie. Widziałem po prostu czarne paski po prawej, lewej stronie, nic mnie kompletnie nie rozproszyło. I pamiętam tylko, jak dotknąłem, jak lądowałem telipa, nogi na pedałach, zrobiłem swój przejazd. Dzięki jednemu trikowi, który podpatrzyłem od Ciebie przez kogoś i... Jako że ja nie jestem, nie mam doświadczenia w startach w zawodach, więc to był historii mój pierwszy start od XXX lat. I potem gdzieś poszedłem, jeździłem dalej i okazało się, że wygrałem wtedy te zawody. Bo nawet nie, nie zwróciłem uwagi, co inni zrobili na tych zawodach. To, co próbował, dużo, co, oczywiście też tam, dużo dzieci startowało, więc ja też to nie były jakieś me, mega y, wybitne zawody, ale to chciałem właśnie. Pokazać wszystkim, jak to o czym mówisz, że to działa dla każdego nawet dla mnie, mimo że ja z tobą nigdy nie współpracowałem. Pierwszy raz dzisiaj się widzimy. No do, dokładnie. To jest właśnie coś, co trenowałeś, trenowałeś koncentrację, bo nie da się tego ćwiczenia zrobić o nim nie myśląc. Ja już na swój sposób gdzieś tam to wykonuję dość długo, więc ja potrafię do siebie mówić i jeszcze tutaj sobie A. machać tymi palcami, ale gdzieś tam w ta, z tyłu głowy cały czas o tym myślę, żeby to wykonywać. I to jest tak zwany trening tej koncentracji, bo my na przykład wiemy, co to jest koncentracja. Że trzeba się koncentrować na jednej rzeczy, bez możliwości gdzieś tam rozpraszania. Okej, okay, no ale co, co dalej? Wiesz to z teorii, ale jak tego nie praktykujesz, tego ćwiczenia nie wykonujesz, no to potem przychodzi trochę stresu i zamiast pamiętać o tym, co masz robić, głowa odlatuje gdzieś tam w inne, w inne klimaty, i tu te ćwiczenia psychomotoryczne, to jest właśnie to, co, co też o to między innymi pytałeś, że to jest umiejętność takiego treningu głowy i umiejętność treningu tej koncentracji, która, jeżeli to wykonujesz przynajmniej tam co drugi dzień sobie, no to potem wtedy, kiedy stajesz tam, gdzie masz stanąć i robisz to, co kochasz robić, albo akurat czasami się do tego zmuszasz, ale nie myślisz o tej całej otoczce, wychodzi po prostu tak najlepiej, jak, jak, jak może wyjść. Czyli po prostu wychodzi. Mhm. Nie, że chcesz to lepiej, że coś tam cię rozproszyło, że, że nagle, nagle gdzieś tam ktoś zrobił coś innego, po prostu to robisz i te po prostu robi najlepszą robotę. Skąd, skąd tą wiedzę czerpiesz? No bo to jest. Chciałoby się powiedzieć, że to jest nowa dyscyplina, znaczy, nie dyscyplina, jakby psychologia w sporcie, że to jest takie w nowe i świeże i te ćwiczenia są takie, przynajmniej, bo to do ludzi dopiero wychodzi, tak amatorów i może stąd to się bierze, stąd się bierze moja opinia, ale skąd bierzesz tą wiedzę, skąd ją czerpiesz? Wiesz, to no, u mnie było tak, że tak ja wcześniej wspomniałem, na szkołę kamieniami rzucałem i dla mnie szkoła nie była takim wyznacznikiem wiedzy. Bardziej dla mnie przemawiało wszystko to, co mogłem poczuć na własnej skórze, właśnie wytrenować, jakieś takie elementy bardziej praktyki niż teorii. Oczywiście wiadomo, teoria jest potrzebna po to, żeby wiedzieć, w którą stronę chcesz iść, i to nie podlega żadnej wątpliwościom. Jakbym nie poszedł na studia z psychologii, nigdy bym nie wiedział, że, że, że trening koncentracji jest coś, co, co, co zawodnicy powinni wykonywać, a później właśnie z uwagi na to, że było bardzo wielu tych psychologów już jak ja skończyłem studia, coraz to więcej to było takie dostępne, to sobie powiedziałem, okej, okay, kurczę, to ja mogę być albo jednym z wielu, albo jednym z niewielu, tylko, że no trochę to jest ryzykowne, czy ktoś będzie chciał kupić to, co ja sobie gdzieś tam obiorę jakiś system, ale tu bardzo szybko utwierdziło mnie wiele elementów, oczywiście, spo, znaczy, znaczy nie, może nieoczywiste, ale spoza sportu, czyli psychomotoryka jest bardzo dobrze wykorzystywana w pracy z dzieciakami, które mają schorzenia autystyczne i tam robią niesamowitą robotę. Potem wpadłem gdzieś tam na jakiś artykuł o pracy w, w nie Niemczech, która się nazywa Life Kinetic, takiej metodzie, która umożliwia osobom szybciej urodzonym na przedłużenie takiej długowieczności swojego umysłu, czyli ćwiczenia właśnie z piłeczkami, jakieś podrzuty, krzyżowanie rąk, takie dziwne rzeczy i, i bardzo mi się to od razu spodobało. Też, też taki jeden psycholog sportu, Grzegorz Więcław, u którego byłem na zajęciach z wizualizacji, on jako element przerywnika w zajęciach wprowadzał żonglerkę i tak, kurczę mówię, ta żonglerka mi się turbo spodobała, bo mówię, że że to jest coś, co ja czułem dużo lepiej. To, co on mówił, ok, to było fajne, bo wiedziałem, o czym ta wizualizacja opowiada, ale potem chciałem narzędzi do pracy, a nie tylko wysłuchania prelekcji, czy, czy, czy właśnie takich warsztatów i zapomnienia, bo tak niestety większość ludzi działa. Dlatego jak tą żonglerkę obczaiłem, to mówię, dobra, to, to żonglerka nie może być przypadkiem, że ten gościu, który zna się na psychologii, ją wykorzystuje. Wszedłem na internet, wpisałem, jakie elementy daje żonglerka i uwierz, że mój Mózg kurczy się odpalił, bo żonglerka robi wszystko to, co najlepsze dla sportów, praktycznie takich, gdzie czas reakcji, spostrzegawczość, orientacja przestrzenna jest potrzebna, ponieważ mózg, tak, turbo dostaje takiego, taki upgrade podczas żonglowania i, i takiego gdzieś tam pobudzenia, że. Później to naturalne środowisko, w którym się znajdujesz od wielu lat, dla ciebie jest taką, taką banalną rzeczą, gdzie coś, coś się wydaje, kurczę, no co pożongluje, przecież to na do cyrku mogę trafić, i tak zawsze wszyscy się śmieją, że, że moja ekipa, jak, jak nie wyjdzie nam w sporcie, to wszystkich pozbieram sportowców i cyrk <grym> będzie rewelacyjny, więc, więc to naprawdę jest takie śmiechowe trochę, ale w, ja nawet się cieszę, że tak ludzie do tego podchodzą, bo mało kto traktuje tą żonglerkę poważnie i kończy na etapie. Tylko nauczenia się trzema, żonglerki trzema piłeczkami. A ja to potem tak mówię: OK, no dobra, nauczyłeś się czegoś, no to jak chcesz być mistrzem świata, jeżeli opanowałeś tylko jeden element? To tak, jakby Dawid nauczył się jednego triku i, i chciał być mistrzem świata robiąc tylko jedną rzecz. No nie ma takiej fizycznej możliwości. Dlatego potem te następne kroki, które są naprawdę bardzo trudne czasami, bo żonglerka trzema piłkami jest w możliwościach chyba nawet 50 różnych kombinacji. Możesz na 50 różnych sposobów wziąć trzy przedmioty do ręki i nimi żonglować. Tylko właśnie ten proces nauki bardzo fajnie wpływa na, na rozwój naszego umysłu. Oczywiście nie chodzi tylko o żonglerkę, ale o jeszcze różne jakieś inne ćwiczenia, ale to mi dało takiego, takiego pozytywnego kopa. Mówię, ok, to jest coś, czym ja się chcę zajmować, nie tylko teorią, bo teorię można wyczytać wszędzie, teorię można znaleźć praktycznie we wszystkich podręcznikach, ale praktyka to jest coś, czemu niestety trzeba poświęcić więcej czasu i nikomu się tego nie chce robić. Ponieważ już parę osób próbowałem przeciągnąć na moją stronę mocy, pokazać im, że to. Trzeba troszeczkę więcej z siebie dać, nie tylko przeczytać i, i zastosować, ale praktykować praktycznie codziennie. No, i nie udźwignęły ciężaru. Nie? Zostały przy tej swojej psychologii sportu, bardziej tej teoretycznej, a psychomotoryka do nich nie przemówiła, ponieważ tu trzeba być naprawdę dużym autorytetem w tym, co robisz. I żeby przekonać kogoś do machania jedną piłeczką o ścianę, do takiego treningu, że on, że on robi takie fajne zamieszanie, to już jest troszeczkę większa sztuka. Nie? I, I to się zawsze właśnie było tak śmiechowo, jak, jak prowadziłem. Warsztaty na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim. Tam jest tor wynajęty przez firmę Porsche. I no, zjeżdżali się naprawdę e, tacy biznesmeni z wysokiej półki, bo tam mało kto przyjechał maluchem, tam, no, chociaż teraz maluch to jest bardzo... Też też kiedyś, dla, kiedyś coś robiłem dla salonu w Katowicach, więc... Dokładnie, więc tam, tam jest towarzystwo takie naprawdę zacne i e, dla mnie fenomenalne była sytuacja, jak szef całego eventu na spotkaniu podsumowującym mówił, że on nie ma pojęcia jak ja to zrobiłem, że ludzie zamiast rozmawiać o samochodach e, rozmawiali o ćwiczeniu z palcami albo o piłeczce, która, która ich rozwalała i nie wiedzieli, jak się nazywają, nie, więc, więc to było mega, mega takie pozytywne i to mi dało bardzo mocno do myślenia, że faktycznie kierunek, który obrałem jest tak, taki... Wyjątkowe na swój sposób, że osoby osiągające bardzo wielkie sukcesy na arenie biznesowej? już wtedy też paru właśnie zawodników miałem w, swojej, w swoim CV, jeżeli chodzi o sport, no jeszcze mi utwierdzają, że naprawdę to jest kierunek, który warto robić, który warto obrać. I, i gdzieś tam no, teraz coraz to większa ilość osób już widzę, że zaraża się tym i, i chce dążyć w, w tym kierunku, no, zmierzać w tym kierunku, który ja też obrałem. Powiedz mi, jak? Długo powinien, powinien sportowiec z współpracować? To jest, wiesz, rok czasu, i ok, jesteś gotowy nauczyć się wszystkiego, co mogę powtarzaj, po prostu to będzie ok. Czy to jest jednak stała praca, stały rozwój szukania, sprawdzania różnych metod, metod, co pasuje dla danego sportowca? Wiesz co, wydaje mi się, że to bardzo mocno jest osobniczo zmienne, z uwagi na to, że w, są sportowcy, którzy, jeżeli nabiorą jakichś tam tych podstawowych, fundamentalnych kwestii, są w stanie Iść takim trybem, że wymyślają sobie swoje ćwiczenia i gdzieś są w stanie zanalizować tą swoją postawę na chwilę obecną i wprowadzić zmiany, które będą świadczyły na plus i ten rozwój będzie prawidłowy. Ale no niestety mało jest takich zawodników. Ja bym chciał jak najbardziej, żeby zawodnicy byli w stanie sami radzić sobie ze wszystkim, ale mam już doświadczenia takie no nie do końca przyjemne, że zawodnicy, z którymi pracowałem, nawet chyba 6 lat z Dawidem, z Dawidem to już też jest prawie 5-6 rok, i widać niestety było u tych zawodników niektórych, że im mniej czasu poświęcali na takie, no takie rzeczy, tym też. Te wyniki troszeczkę były słabsze. Mogło się to wiadomo wiązać i z jakąś słabszą fizy, fizy znaczy taką sprawnością fizyczną albo z jakimiś te spadkami formy, ale no niestety tak to działa. Tym bardziej, że choćby na przykład miałem takiego jednego zawodnika to jest turbo, turbo fajna historia, że jak przerabialiśmy całą tą psychologię, te wszystkie wszystkie elementy tego treningu psychomotorycznego, to on był na fali wznoszącej, czyli odbijał się od nase do góry. <laughs> Osiągał naprawdę rewelacyjne sukcesy, potem niestety troszeczkę przyszło zamieszanie i te wyniki spadały w dół. I my, to, to była taka też dla mnie nauczka, nie wróciliśmy do poziomu, żeby uczyć się tego samego, ale teraz na innej płaszczyźnie tych niepowodzeń. Tylko my ustali, uznaliśmy, że to co on przerobił, będzie działał zawsze. I niestety tak nie było, ponieważ te elementy, które przerobiliśmy, jak była pasa na plus, były całkiem inne niż w momencie, jak już troszeczkę było więcej zamieszania negatywnego. I dopiero potem, jak przypomnieliśmy sobie, że faktycznie może warto wrócić, dwa, zrobić, dwa kroki do tyłu i przepracować teraz ten okres, ale oparty o inne elementy, no to nagle znowu wrócił do, do swojego do dawnego poziomu, gdzie wyobraź sobie, że była to zmiana z dnia na dzień. Pierwszego dnia klapa totalna, następnego dnia już praktycznie czołówka światowa, gdzie no nie zmieniło się praktycznie, no nic nie zdążył wypracować w jedną noc, tylko po prostu zmienił mental, nastawienie i, i wielu właśnie zawodników troszeczkę tak jakby popada w taki, takie zapętlenie im się wydaje, że raz się czegoś nauczyłem, będę to miał do końca życia. No niestety tak nie jest i tu warto albo od czasu do czasu zgłosić się jednak i w momencie jak coś się dzieje złego od Odnowić jakieś tam swoje takie te stare rytuały, bądź zmienić delikatnie na, na nowsze, albo mieć cały czas kogoś, właśnie, z kim można to omawiać, bo, no bo też nie możemy być alfą i omegą w, w swojej historii. Też właśnie jak wcześniej przed, przed naszym programem też Ci opowiadałem, tak lekko wspomniałem, że chciałem być w swojego czasu wszystkim. Fizjoterapeutą, dietetykiem, wszystkie te rzeczy tego świata chciałem posiąść, żeby, żeby doradzać i nikomu z, z Zawodnika nigdzie nie wysłać, bo broń Boże, żeby ktoś przejął moje, mojego mojego podopiecznego i to była droga donikąd. Ja traciłem zawodników, przesta zawodnicy przestawali mi ufać, bo ja doradzałem wszystkiego, ale nie byłem w stanie nauczyć się diety w 100%, być fizjoterapeutą rewelacyjnym. No i teraz otaczam się takimi ludźmi perfekcyjnymi, którzy w danej dziedzinie są na, na, na topie. Jak mam zawodnika, któremu coś widzę, że z jednego zakresu lub drugiego coś szwankuje, no to po prostu ich wysyłam. Ja mam. Sumienie, bo wiem, że wysłałem do specjalisty, i ja nie muszę się tym zajmować, gdzie, gdzie właśnie ta droga taka, żeby mieć wszystko i być wszystkim, u wielu sportowców też jest zgubna. Jak wygląda współpraca z tą? To są, nie, wiem, spotkania co tydzień, to są rozmowy przez telefon, wideokonferencje, czy to są wystrecznie takie bardziej ćwiczenia wspólne. Jak to mniej więcej? Znaczy wygląda? tak, ja takich zajęć grupowych to bardziej jakieś warsztaty czasami sobie gdzieś tam wrzucam, i, ale nie jest to zbyt często, bardziej pracuję indywidualnie, byłem zawsze przeciwny online, ale niestety czasy trudne, które były troszeczkę mnie gdzieś tam nauczyły też tej pracy, pracy zdalnej. I to są zajęcia takie optymalnie co drugi tydzień, gdzie, gdzie zawodnicy ode mnie dostają plan treningowy, według którego działają. I ja wiem, że wtedy, jeżeli ktoś przepracuje te dwa tygodnie, to ja nie muszę go widzieć codziennie, ja nie muszę go tam z batem go popędzać, tylko ten zawodnik po prostu jest świadom tego, że, że bez treningu takiego regularnego nie będzie też miał efektów, a ja też te efekty bardzo szybko jestem w stanie wychwycić. Jeżeli ktoś przebimba sobie dwa tygodnie i pod w tygodniach, jak się z nim widzę i każę mu zrobić jakieś ćwiczenia, on go kompletnie nie, 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 nie potrafi wykonać. No to ja tylko mówię jedną moją znaną historię, którą nie jeden zawodnik usłyszał: że ja mam zapłacone za cały miesiąc pracy, a ty niestety wyrzuciłeś pieniądze w błoto, bo, bo robisz coś, czego, czego, no niestety co nie przyniesie efektu. I ja jestem zadowolony oczywiście, a dla niego to jest taka motywacja, bo faktycznie. Ja płacę za coś, czego nie, nie jestem w stanie osiągnąć i też nie jestem zwolennikiem. Kucze rzeźbienia ludzi, tak po prostu dla zasady. Nie? To jest krótka piłka, ja mam co robić w życiu. Mam zawodników, którzy na pewno bardziej docenią to, czym się zajmuję, i też nie lubię, nie lubię takich zawodników, którzy uważają, że to jest moja wina, że ja ich nie motywuję do pracy. To nie tędy droga. Nie? Ja nie jestem takim sadystą, trenerem sadystą, który czeka i, i pejczem tam bije kogoś i zmusza do pracy. To, to, to nie w psychologii. Tak to nie działa, bo z niewolnika niestety zawodnika nie zrobimy nigdy. Więc. Do mnie bardziej tak w sumie może trafiają zawodnicy świadomi, którzy są świadomi swojego procesu, albo potrzebują pomocy i ja im pokazuję, w którą stronę powinni iść, e, więc, więc ta praca jest właśnie czy online, czy też na żywo, jeżeli ktoś mieszka tutaj na Śląsku, czasami też mam sesję w Warszawie, dojeżdżam do zawodników, to też, też jest możliwe się gdzieś tam ze mną umówić, ale to wszystko jest osobniczo zmienne. Nie? Kto gdzie jak potrafi. no Mam zawodników z zagranicy teraz, paru golfistów z Hiszpanii, e, z Francji, więc, więc też gdzieś tam. Jest taka praca no, zdalna i to przynosi też na szczęście efekty, bo, bo, bo jest, wiem, jaką moc mają te ćwiczenia, i to, to właśnie fajną robotę robi. Bo słowo, mówię, słowo można usłyszeć wszędzie, nawet w internecie, ale ta praca poza tym moim słowem robi też fajne zamieszanie. Super, bardzo Ci dziękuję. Masz jakieś rzeczy, o których chciałbyś porozmawiać, których nie poruszyłem? Bo zbliżamy się do końca. Tak, myślę, że to jest jedna rzecz taka, z który, o których warto wspomnieć, ponieważ tak, no nie każdy e, lubi się z kimś spotykać, nie każdy lubi wydawać dużo, pi, dużej ilości pieniędzy, a w tej pozycji, czyli myśl pozytywnie działa odważnie, to jest książka, którą napisałem i cieszył mnie proces pisania. Znaczy jak długo pisać książkę? Bo czasami to jest tak, że przychodzi coś, cyk. Wiesz to mnie zmotywowała tam, jak w książce jest napisane 14-letnia zawodniczka, pływaczka, która, która mówi, że ona już sobie notuje pewne rzeczy, bo napisze kiedyś książkę. Ja mówię, kurczę, jak taka młoda daje radę, no to co, ja nie dam rady? I proces trwał od października do, do kwietnia. Pracy takiej naprawdę czwarta rano, od czwartej do szóstej rano pisałem codziennie, bo w późniejszych godzinach nie byłem w stanie tego ogarnąć. Więc nauczyłem się takiej rutyny wstawania o czwarty nad ranem, chodzenia spać o dwudziestej drugiej, regularnych posiłków, picia odpowiedniej ilości wody. Tak jak tu widzicie, baniak jest dwulitrowy. Mm. I ten, I ten baniak kończę zazwyczaj o godzinie 16-17, bo tak, tak gdzieś się nauczyłem. I to są takie fajne rzeczy, których, które nie wymagają jakichś nie wiadomo cudów wianków na kiju. To są takie rzeczy bardzo naturalne, przyziemne, które każdy sobie może zastosować. I to właśnie mnie utrzymało przy życiu, jeżeli, jak pisałem książkę i do, zostało mi do dzisiaj, ponieważ cały czas staram się utrzymywać tą rutynę, wstawać sobie o czwartej, robić te rzeczy, które bardzo fajnie mnie motywują do pracy. I tu w tej książce jest zawarta troszeczkę mojej historii życiowej, jak tam na tą szkołę kamieniami rzucałem, jak pani z polskiego sobie wyrywała włosy, bo, bo pisałem, który przez u otwarte w jednej linijce, który przez u zamknięte w drugiej. Witaj w I do teraz nie wiem, jak to się powinno do porządku pisać. <laughs> także, także książka od, opisuje też mój model pracy z zawodnikami, oparty na pięciu elementach fitness, focus, fun, fight, freedom. To jest model, który opracowałem na studiach z psychologii. Plus y, ćwiczenia. Tak, te podstawowe, takie, które na dzień dobry większość zawodników dostaje ode mnie i parę recenzji zawodników, z którymi miałem przyjemność pracować, między innymi właśnie Dawid Godziek, czy tam Mikkel Mikkelsen Żużlowiec, czy Kacper Woryna, czy, czy Maciej Kot, tak, takie, takie osobistości dość już znane, też jest parę osób totalnie z innej beczki, jedna osoba, która uprawia pole dance. także zasób z, z, z zawodników, który, który już przerobiłem, jest naprawdę Ogromny, więc to, te książeczki chciałbym ci na pewno zostawić. Jedna Dziękuję będzie dla bardzo. Ciebie, żebyś mógł się zaznajomić z tematem, drugą dla Twoich oglądających cię ludzisków, które by chciały tak, ewentualnie. O, dokładnie jakiś jakiś zrobić konkursik z przyjemnością gdzieś tam przekażę, Dwie opaski, to już zobaczysz czy komu to wręczyć. Opaski są też właśnie dedykowane dla osób, które chcą myśleć pozytywnie, działać odważnie każdego dnia. To są emblematy, którymi się otaczam. Ja, na mojej ręce jest nawet tatuaż na przedramieniu. To mi uratowało życie nieraz, raz, jak miałem słabszy dzień, to patrzę tylko na rękę na jedną czy drugą, i, i moja główka od razu pracuje tak, jak powinna. No a piłeczki to do żonglerki, to już tobie zostawiam, żebyś, sobie, żebyś tam mógł sobie już przećwiczyć, jak, jak tylko bardzo. przeczytasz parę, parę zadań. Więc to jest taka, myślę, podsumowanie dobre, ponieważ tak mówię, nie, mam, nie mam czasu do, do wszystkich, i ta książka to też było między innymi po to napisane. No Mój czas jest mocno ograniczony, rodzina. I i, i, ilość zawodników, których mam dotychczas, no jest, jest już taka, nie mówię, że nadzwyczajnie duża, ja nie lubię się przypracowywać, ale, ale też nie jestem w stanie dotrzeć do każdego, a tu jak ktoś ma chęć, może się zaznajomić z wiedzą, jeżeli go to gdzieś tam zainteresuje, to tematów, które ja też poruszam na swoim Instagramie i filmików, które wrzucam, jest nieskończona ilość i można też się wzorować właśnie obserwując mnie na so social mediach, czyli na Instagramie Mikes Coach i, i też tam znajdzie ktoś coś dla siebie dobrego. Super, ja po wszystko podlinkuję pod odcinkiem, czy na YouTubie, czy na Spotify, czy gdzie on tam będzie się wyświetlał. Także Ekstra. dziękuję Ci bardzo, Ekstra. że wpadłeś. Dzięki, wielkie. Dzięki. I może i zapraszam ponownie, bo może jakiś z, znajdziemy temat ciekawy, inny na przyszłość. Z przyjemnością, nie ma najmniejszego wszystkim. to często wracają. Jak, jak tylko będzie taka możliwość, to ja chętnie. Super, dzięki. Dzięki.